Jak wystawić przedmiot na aukcję dla Elizy? Sposób pierwszy. Aby móc wystawić aukcję, należy posiadać aktywne konto użytkownika na portalu Allegro. Aukcje charytatywne prowadzone są na platformie charytatywni.allegro.pl. Przed przystąpieniem do wystawiania przedmiotu należy przygotować jego zdjęcie lub zdjęcia oraz opis. Allegro pozwala umieścić do 8 zdjęć przy opisie aukcji. Opis aukcji przygotować możemy za pomocą dowolnego edytora tekstowego. Ważne, aby podać dokładne informacje na temat przedmiotu, na przykład jego wielkość. Aby wystawić aukcję charytatywną, należy znaleźć właściwy cel zbiórki. W wyszukiwarce wybieramy wyszukiwanie poprzez cele zbiórek i wpisujemy kryteria wyszukiwania. Może być to na przykład Eliza Banicka albo lalki dla Elizy. W wynikach wyszukiwania znajdziemy cel zbiórki w ramach zbiórek prowadzonych przez Fundację Bread of Life. Poniżej opisu celu znajduje się link do wystawiania przedmiotu na ten właśnie cel. Teraz logujemy się do portalu Allegro. Należy użyć własnego konta użytkownika oraz podać hasło. Na kolejnym ekranie możemy już przystąpić do podania szczegółowych informacji na temat wystawianego przedmiotu. Cel zbiórki określony został w sposób automatyczny. W nazwie przedmiotu podajemy tytuł aukcji. Pamiętajmy, że ilość znaków jest ograniczona do 50. Następnie przypisujemy właściwą kategorię. Możemy skorzystać z automatycznego wyszukiwania kategorii. Wydaje się, że spośród zaproponowanych wyników kategoria dla dzieci, zabawki, maskotki, pozostałe będzie właściwa dla naszego przedmiotu. Teraz dodajemy zdjęcie. W następnej sekcji ekranu podajemy szczegóły dotyczące sprzedaży. Określamy cenę wywoławczą dla aukcji oraz czas trwania aukcji. Możemy tutaj zdecydować, czy chcemy, aby aukcja rozpoczęła się zaraz po jej wystawieniu, czy też w nieco innym terminie. Na przykład w niedzielę 9 listopada o godzinie 12. W sekcji płatność i dostawa określamy, w jaki sposób możemy wysłać wylicytowany przedmiot. W naszym przypadku będzie to albo paczka ekonomiczna, albo list polecony ekonomiczny. Podajemy koszt wysyłki . Jeżeli mamy do zaoferowania więcej przedmiotów i możemy je wysłać jedną paczką do zwycięzcy kilku aukcji, określamy, czy kolejna sztuka w paczce będzie miała wpływ na cenę oraz ile maksymalnie przedmiotów możemy wysłać jedną przesyłką. Po prawej stronie ekranu możemy dodać
kilka istotnych informacji dotyczących wysyłki. Na przykład możemy określić, czy zgadzamy się na to, żeby wysłać przedmiot za granicę. Możemy tutaj również określić lokalizację przedmiotu. Dane wprowadzone tutaj automatycznie pochodzą z naszego konta użytkownika portalu Allegro. Natomiast przedmiot, nasza maskotka, jest aktualnie w Bochni. Należy podać nazwę miejscowości, kod pocztowy oraz województwo. Ta informacja jest istotna dla użytkowników, którzy chcieliby odebrać przedmiot osobiście. Możemy również zdefiniować, ile czasu od zakończenia aukcji zajmie nam przygotowanie wysyłki. W ostatniej sekcji dodatkowe informacje o przedmiocie mamy do dyspozycji edytor wizualny oraz edytor tekstowy służące do przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu. Właśnie tutaj należy skopiować przygotowany wcześniej opis. W naszym przykładzie posługujemy się wyłącznie edytorem wizualnym. Możemy teraz zobaczyć, jak będzie wyglądała gotowa aukcja. Przechodzimy do podsumowania. Jak widać, opis przedmiotu nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Spróbujmy zatem nieco go wzbogacić. Wracamy do poprzedniego ekranu za pomocą przycisku Zmień dane. W edytorze wizualnym możemy teraz wyróżnić niektóre części tekstu. Możemy zmienić rozmiar czcionki, zmienić kolor, dodać wytłuszczenie. Możemy również wyróżnić opis przedmiotu, na przykład niebieskim kolorem. Dodatkowo warto wzbogacić opis aukcji grafiką. W tym celu przygotowaliśmy dla Was baner, który możecie wkleić powyżej opisu przedmiotu. Baner znajdziecie na stronie elizabanicka.pl tuż pod niniejszą instrukcją wideo znajduje się pole, w którym podany jest adres naszego banera. Tak będzie wyglądała grafika w aukcji. Wystarczy kliknąć na tym polu, a następnie skopiować adres obrazka. W edytorze wizualnym korzystamy z ikonki Wstaw obraz, gdzie w polu URL obrazka podajemy jego adres. Ważne, abyśmy zmienili w polu rozmiary wartości podane tutaj domyślnie. W pierwszym polu należy wpisać 100%, a w drugim polu skasować wartość 190. To drugie pole powinno zostać puste. Dzięki wprowadzeniu informacji o tym, że szerokość obrazka ma wynosić zawsze 100%, jego wielkość będzie się dopasowywała do wielkości ekranu przeglądarki oraz do rozdzielczości ekranu naszego komputera. Zobaczmy, jak teraz wygląda
opis naszej aukcji. Przed wystawieniem przedmiotu należy jeszcze dokładnie sprawdzić wszystkie podane informacje. W zakładce Dostawa i płatność upewniamy się, że podaliśmy właściwe, rzeczywiste koszty wysyłki. Teraz możemy już wystawić przedmiot, klikając na link Wystaw przedmiot.